Cześć Kasia. Cześć, cześć, zobacz co mamy. Mamy no prawie, no można powiedzieć w stanie agonalnym, dwa storczyki. Tutaj jeden i drugi. Zobacz, liście jest w ogóle zielone. Pędy są już zdrewniałe prawie. Tak, tu widać nawet, że ten liść to jest no taki spleśniały. No, 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 pewnie stał gdzieś w wodzie. Tutaj jest troszkę lepiej z korzeniami, ale no liść też jest w strasznym stanie. O, już odpadł właściwie. I co, będziesz próbowała je ratować? No, będę próbowała je ratować. Obejrzałam mnóstwo materiałów, przeczytałam mnóstwo materiałów o storczykach, żeby w końcu odkryć jakąś taką drogę dla siebie i coś, co będę mogła Wam przekazać. I dzisiaj właśnie chciałobyśmy zrobić taki materiał podsumowujący te wszystkie sposoby, takie najpopularniejsze, z którymi możecie spotkać się w internecie od innych właścicieli storczyków. I zobaczymy, co działa, tak? Spróbujemy uratować te storczyki. Ten jest akurat mój, mojej córki. Ma ładne liście, on pięknie kwitnie, mimo że ja tak za bardzo, no, za mocno się nim nie opiekowałam, o tak. Ale naprawdę on po prostu kwitł przez pół roku pięknie, miał pełno kwiatów, na jednym pędzie, ale pełno kwiatów. W ładnym stanie ma te korzenie powietrzne, no ale też go dzisiaj przesadzimy i chciałabym już naprawdę od dzisiaj zacząć super się nim zajmować, tak jak powinno się robić, przetestować różne sposoby, no i zobaczymy, co działa. Potem za jakiś czas nagramy sobie, jak to zadziałało, nie? Na te storczyki. No dobra, zaczniemy może od tego maluszka. Dobra, i co musimy zrobić najpierw? Najpierw w ogóle, zanim sobie będziecie już coś robili, pomyślcie o podłożu. Po pierwsze, podłoże, obojętnie jakie kupicie, zaraz powiem, jakie są dwie najpopularniejsze drogi, to musicie go otworzyć. Ono nie może być mokre, nie może być wilgotne, no bo to mogą się zadziać różne rzeczy. I tak jak tutaj widzicie, to jest suche, ja to mam otwarte już jakiś tydzień temu, to kupiłam, więc z tydzień stało, schło, no żeby tam nic się nie działo. Też oczywiście sprawdziłam, czy jakieś robaczki się tutaj nie pojawiają, to też warto sprawdzić. Ja mam taką specjalną mieszankę właśnie do storczyków, możecie sobie właśnie kupić gotową mieszankę, ale też spotkałam się ze zdaniem, że lepsza jest kora piniowa, więc no to zależy od Was. Można też, są osoby, które hodują storczyki w ogóle w samej wodzie, więc można też w samej wodzie. Ja dzisiaj właśnie posłużę się tym takim podłożem gotowym, które możecie kupić w sklepach. No i tak, tutaj widzimy, mamy już opadnięty liść, wyjmujemy to, co przytrzymuje nam pęd. No właśnie, jak nisko powinno się przycinać taki pęd? No właśnie, poczekaj, jeszcze tylko zdezynfekuję sobie nożyczki, to też jest ważne. I czym dezynfekujesz? Tutaj mam wodę z octem po prostu, wiesz? Dużo jest tego octu, myślę, że on zadziała. I tu mam takie nożyczki fajne. One będą idealne, żeby poobcinać tutaj korzenie i te pędy. Jeśli chodzi o pędy, to tak, tutaj widzimy, że on jest zdrewniały, więc obcinamy go praktycznie całego. I obcinamy go do tej, jeżeli mielibyście na przykład odtąd zielony pęd, to przycinacie jak najbliżej tej zielonej, tego zielonego początku pędu. Ja mam cały. Tak, cały mam zdrewniały, więc przytnę sobie tutaj na przykład. O, widzicie? No widać, że jest zdrewniały i tutaj jeszcze kawałek też widać, że jest zdrewniały. Mhm. Nie? I ja przycinam tak, ale jeżeli mielibyście na przykład pęd, który, wyobraźmy sobie, że ten na przykład nie zdrewiał tu na końcu, tylko on zdrewniał tutaj dotąd, nie? To przycinacie gdzieś w tym miejscu. Nad pączkiem właśnie uśpionym, bo z tego pączka może Wam wyjść albo pęd kwiatowy potem, jeżeli będziecie oczywiście odpowiednio dbać, albo mogą pojawić się nowe sadzonki storczyka, czyli w ogóle mogą wyrosnąć i liście, i te korzenie powietrzne. I to się nazywa, zaraz sobie zerknę, bo
A cake to się nazywa, to jest po hawajsku dziecko w ogóle, więc to jest takie, no, taka fachowa nazwa. Może się pojawić cake, jeżeli będziecie mieli dużo szczęścia, jeżeli trochę tam zmienicie warunki też życia storczyka, ale o tym powiem potem. I może się pojawić właśnie tutaj albo nowa sadzonka, którą potem, jak ona będzie miała wytworzone korzenie, no to będziecie mogli przyciąć i po prostu posadzić do nowej doniczki i będziecie mieli rozmnożonego storczyka. Albo pojawi się właśnie pęd kwiatowy. Także to zależy właśnie od tego, jak wygląda Wasz pęd. Tutaj ten pęd był całkiem suchy, więc ja wycięłam cały. I teraz najpierw wyjmiemy go z doniczki. Widzicie, poruszamy tutaj tak doniczką i pomału, żeby nic nie zerwać, nic nie uszkodzić, patrzymy sobie na te korzenie. O, widzicie. I tak, korzenie albo mogą być właśnie takie zdrewniałe, tak jak tutaj, i je wycinamy, albo takie jakby zgniłe, no właściwie można powiedzieć, że to jest zgniłe. Miał za mokro, pewnie stał w sklepie, był raz podlany i stał sobie w wodzie długo, 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 dusił się i dlatego powstały taka galareta, galaretowate takie korzenie. Najpierw sobie opruszymy go z tej ziemi, żebyśmy mogli dobrze zobaczyć. Okej. Tak, o, to już nam odpadło samo. I teraz tak, niektórzy myją te korzenie, ale ja tego nie zrobię. Jeżeli macie w ładnym stanie korzenie i przesadzacie po prostu tam raz na 2-3 lata, czy tam raz na rok storczyka, bo możecie, jak po prostu uważacie. Jeśli widzicie, że storczyk ma za mało miejsca, to wtedy trzeba go przesadzić koniecznie. Albo właśnie, jeśli minął jakiś tam czas, 2 lata i już czujecie po prostu, przesadzacie inne rośliny, to wtedy możecie właśnie sięgnąć po przesadzanie. I teraz tak, no właśnie ja go nie będę mu moczyć tych korzeni, bo one i tak są, no, w kiepskim stanie. Więc ja po prostu go oczyszczam z tego podłoża i oczyszczam go z tych korzeni, które już nie są mu potrzebne. I zobaczymy, czy coś z tego będzie. Te galaretowate korzenie po prostu tak ciągnę. Zdejmuję ten galaretowatą tą warstwę. Nie muszę ich wycinać, one czasem mogą prysnąć, tak jak nam przed chwilą. No, zdejmuję to takie, tą taką galaretkę. O, widzicie? O, ładnie schodzi. Tylko jest to poplątane, nie? Tutaj jest długie. Czyli jest szansa, że z te, które zostaną, to tak, one przeżyją. Tak, tak. Jeśli będziemy odpowiednio o nie dbali. On teraz będzie potrzebował naprawdę dużej dbałości o korzenie. Najlepiej korzenie to zostawimy, bo to jest ładne. Może coś z tego będzie. Najlepiej zadba się o korzenie takim sposobem, nawożeniem z drożdżami. Mogą to być drożdże kuchenne, a może być to na przykład nawóz z piwem. I wtedy po prostu bierzemy sobie tam na spodeczek piwa do jakiejś szklanki dużej i zalewamy to wodą. I potem i namaczamy albo przelewamy, potem też będziemy mówić o rodzajach podlewania storczyków. I namaczamy lub podlewamy właśnie takiego storczyka i w ten sposób super zadbamy o jego korzenie. Korzenie i liście storczyka, no, są niezbędne do tego, żeby on po prostu zakwitł pięknie, nie? One nie mogą być w złym stanie, no ale to dotyczy chyba generalnie wszystkich roślin. Jak korzenie są złe, to nic z tego nie będzie, nie? Widzicie, jak ta galareta schodzi. Stał w wodzie. Możliwe, że też w tej osłonce, w której tak, stał, stała woda za mocno i się... No. I się dusił i w końcu zgnił. Dobra, tutaj mamy kawałek suchy, to zostawię. Tu mamy zrobione, jeszcze tutaj. Nie, to jest takie twarde, więc to zostawię. Co tutaj jest? Ciekawe, czy przeżyje, zobaczymy. No, naprawdę, jak oglądałam te materiały i czytałam, generalnie z całego świata, nie tylko polskie,
to naprawdę no, byłam zdziwiona, że czasami jeszcze te stroczyki przeżywały, tak? One mają niesamowitą wolę życia i trzeba też pamiętać, że to są tropikalne rośliny, więc one naprawdę niewiele potrzebują. One potrzebują skrawka ziemi, naprawdę, dlatego sadzimy je w takim podłożu i one sobie wyciągną korzenie do tego, czego potrzebują, do wody i do składników odżywczych, tak? Także one wbrew pozorom niewiele potrzebują. Tak, bo w takim naturalnym dla siebie środowisku, tak, to one potrafią nawet urosnąć gdzieś tam w jakichś szczelinach. Tak, tak, wspinać się na drzewach, nie? Także ten. I trzeba pamiętać oczywiście o stanowisku. Zachowujemy takie stanowisko, jak one mają w naturalnym środowisku, czyli raczej nie jest to południowe okno, nie pełne słońce, bo one rosną pod drzewami. Nie jest nie pełne słońce, tylko raczej północ. I właśnie ten mój storczyk, mojej córki, on świetnie kwitł. Myślę, że głównie dlatego, nie dlatego, że dawałam mu odżywki i gnojówki i tak dalej, bo nie zadbałam o to, przyznam się, tylko po prostu stał w dobrym miejscu, właśnie w oknie północnym. Naprawdę to dobrze na niego zadziałało. Dobra, i teraz te wszystkie gumowate chyba zdjęłam. I teraz zajmiemy się tymi suchymi. I te suche po prostu ucinamy. Tutaj one są w całości suche, więc ja je ucinam. Ten jest ok. O, może coś z tego będzie, nie? Ten jest ładny. Tak. Ten jest ładny. Dobra, tu mamy suche. No zresztą słychać nawet jak obcinam, nie? Że to po prostu pyka. Dobra, to zostawimy, to zostawimy. Tutaj jest jeszcze taki jeden. Ok. Dobra, jeszcze tutaj coś się przykleiło, okej, i tutaj, okej, dobra, i bierzemy sobie tą doniczkę. Dowiedziałam się, że dobrze jest zrobić tym storczykom dziury tutaj dookoła doniczki, jeszcze w doniczce, dlatego ona właśnie jest przezroczysta, żeby właśnie ten storczyk dostał jak najwięcej światła i żeby to było dla niego jak najbardziej naturalne środowisko, przybliżone do tego prawdziwego naturalnego środowiska, tak? I właśnie niektórzy hodowcy storczyków, tacy amatorzy, robią dziury jeszcze dodatkowo w tych przezroczystych doniczkach. Ja dzisiaj tego nie zrobię, ale myślę, że jak kupię następne sobie jakieś okazy, bo będę polowała właśnie na takie okazy, które są już no, albo w chorobie, albo właśnie takie zniszczone, trochę zgniłe. I jak będę robiła następnym razem, to zrobimy sobie te dziurki i zobaczymy, czy będzie już widać jakąś różnicę. Ale dzisiaj posadzimy sobie tak. Dobra, i nasypujemy tego podłoża. Już nowego, trochę oczywiście, tak, już tego tak, świeżego, już to, tak, bo to wyrzucamy. Jest już tak, raczej wyrzucamy, trochę wezmę jeszcze, o, i zobaczymy, jak tutaj zmieścimy go. Okej, okay. No, wydaje mi się, że on by potrzebował pewnie za chwilę już, albo już w tej chwili nawet doniczki trochę większej, ale zostawimy na razie. No to chyba jest taka miniaturka też, no, nie? Mi się no, wydaje. No. I wszystkie one będą białe, nie? Wszystkie one są białe, więc jeśli się uda, jeszcze tutaj coś mamy, jeśli się uda, to będzie takie białe królestwo. Tutaj też jest. Okej. Dobra. Dobrze, i nasypujemy tego, nie zgniatamy za mocno, i nasypujemy tego nowego podłoża. Troszkę przygniatamy, nie za mocno, to nie ma być ciasno, to ma być po prostu jakiś tam punkt zaczepienia. To jest ciekawe, nie? Że taka piękna roślina urośnie w takich w sumie kiepskich warunkach. No. I tak jeszcze pięknie zakwitnie. Ciekawe. To jeszcze może tu wsadzimy troszkę. I możemy tak obstukać tą doniczkę, żeby to się tam ułożyło. Widać, jest połączone podłoże z tymi. Ja na razie nie będę go podlewać, bo on, wiecie, widzieliście w jakim jest stanie.
Na razie nie będę go podlewać. To podłoże, mimo że było tydzień otwarte, i tak jest troszkę, czuję wilgotne tam w środku. Tak, nie, im bardziej widać, sięgam, nie? No, im bardziej sięgam, to mogłam to po prostu wysypać. No ale okej. I zostawię go w ten sposób. Na razie nie będę go moczyć, nie będę go podlewać. Na razie też nie dam mu żadnej odżywki. Zostawię go na razie tak. Jak to przeschnie, jak minie parę dni, to wtedy go podleję, dobra? A teraz zajmiemy się dla odmiany tym trochę ładniejszym storczykiem, żebym mogła Wam pokazać więcej kwestii. Teraz zajmiemy się tym w trochę lepszym stanie. No, ma w dobrej kondycji mimo wszystko liście. Te korzenie powietrzne też są ładne. Także będziemy go też trochę ratować. Ale też będziesz go przesadzała? Tak, nie? Będę go też przesadzała. Będziesz. No, zaczniemy od początku. Dobra, czyli podłoże odkładamy, bo mamy już posadzone wszystkie. Zrobię sobie troszkę miejsca, żeby mnie nie wirował. I zobaczcie, liście są zakurzone. Mhm. Widać, pod tym akurat słońcem widać. Tak, i no i tak nie może być generalnie, bo to przeszkadza liściom w przeprowadzaniu procesu fotosyntezy. Liść nie ma, ma mniej światła niż powinien. Tutaj no też musimy patrzeć na te liście, czy one nie mają jakichś szkodników. Przędziorki, wełnowce, więc warto je czyścić. I zaraz sobie zrobimy to. I czym czyścić takie liście i w ogóle liście roślin doniczkowych w domu? Można do tego użyć na przykład wody z cytryną. Woda z cytryną, cytryna zadziała antybakteryjnie, więc no to się przyda naszym liściom. Możemy tak z grubsza najpierw je o skórzu obetrzeć. Możemy też na przykład, Michalina przed chwilą jadła banana i powiedziała mi, żeby nie wyrzucała skórki, bo też możemy użyć tej skórki do przecierania liści. Ona świetnie nabłyszczy i też w ogóle banan, skórka banana ma super właściwości, można z niej tak, zrobić. Tak, od razu bezpośrednio, gnojówkę. Tak? Tak, od razu bezpośrednio, przycinamy sobie na jakiś mały kawałek i czyścimy, więc coś tam nam przeniknie też przez te liście. Możemy też na przykład właśnie wodą z piwem, też wiem, że niektórzy ludzie czyszczą. Możemy też na przykład wodą z grejpfrutem, bo grejpfrut ma super właściwości też antybakteryjne. Także no to wszystko jest dozwolone. Ja mam taki specjalny lotion do storczyków. On też właśnie służy do tego, żeby przecierać te liście, żeby poprzez te liście coś tam dać temu storczykowi. Oczywiście nie czyścimy ich codziennie, tych liści, tylko raz na jakiś czas, tak? Jak widzimy, że się zanieczyszczą po prostu. I tutaj mamy lotion i on intensywnie nawilża, ułatwia utrzymanie optymalnego mikroklimatu wokół rośliny. Aha, możemy też spryskiwać nim korzenie powietrzne. Szczególnie przydatny w okresie zimowym, kiedy powietrze jest suche. Okej. No to w sumie te takie marne też można od razu... Tak, można spryskać, nie? No bo one nie mają liści, ale no korzenie powietrzne jakieś tam się ostały. Dobra, spróbujemy. I wierzchnią warstwę podłoża też możemy spryskać. Możemy stosować to raz w tygodniu albo rzadziej. I nie opryskujemy kwiatów i co ważne też nie pozwalamy, żeby woda czy z naszych naturalnych sposobów albo właśnie taki lotion, żeby on nie został w tej koronce. Tutaj nie może być mokro, ponieważ po prostu roślina będzie gniła. Dobra, więc sobie trochę wytrę ten kurz. Jeszcze tutaj. I zawsze jak przecieracie liście, to starajcie się trzymać ten liść od spodu. I raczej skupiamy się tylko na tej stronie wierzchniej liścia. Nie grzebiemy tam tej pod spodem. I oczywiście patrzymy, w dobrym świetle to robimy, z okularami. I patrzymy, czy nie ma tam jakichś szkodników. Dobra, ja mam tutaj wacik. Możecie użyć wacików, możecie użyć waty, możecie użyć jakiejś bawełnianej szmateczki. Ważne, żeby było to miękkie. Możecie użyć gąbki. Ważne, żeby to skarpetki po prostu... Skarpetki na przykład. Skarpetki, tak, na przykład, bo się często gubią, więc te pojedyncze można użyć do właśnie przecierania tych. To jest super pomysł, bo zakładasz od razu na te... rękawiczkę. Zaraz zrobimy próbę, bo mam pełno takich. Zakładasz jak rękawiczkę i po prostu jedziesz.
O, zobaczcie. I on nie tylko, że nawilża, nie tylko, że oczyści, to jeszcze nabłyszczy. I to będzie fajnie wyglądało. No zobaczcie, no zupełnie inaczej wygląda tak, ten liść, nie? Inaczej. No i jak czyścicie, oczywiście na przykład na raz robicie jakąś część roślin, bo wiadomo, że no, że tak nam łatwiej czasem, no to pamiętajcie o tym, żeby oczywiście nie czyścić tą samą ściereczką, czy skarpetką, czy czymkolwiek, czym czyścicie, roślin zdrowych i roślin chorych, żeby po prostu te szkodniki się nie przenosiły. Zobacz, tu musimy dojść głęboko, nie? Żeby to po prostu miało światło, mogło oddychać. Te liście, żeby mogły oddychać. Taki balsam. Tak, smarujemy. Na szczęście nie trzeba codziennie. Dobra, to już jest brudne mocno, chyba sobie zmienię. No, tutaj jeszcze brzeg, wiesz, to okay. Teraz idealnie widać właśnie, szczególnie pod światło, gdzie jest wyczyszczone, a gdzie jeszcze ostał się ten kurz, nie? Więc tak. Tutaj brzeg. Dobra. Tego liścia. Dobra. Okej. Okay. No i najpierw sobie właśnie wyczyścimy te liście, a potem sobie spryskamy te korzenie powietrzne. Zobaczymy, jak to zadziała i te podłoże. Dobra, obracam. Tak będzie ok? Tak. No i tu musimy też wejść. Trzymamy tu, żeby nic nie złamać. Szkoda liści, bo okazuje się, że liście potrzebne są do kwitnienia. No też jest chyba taka zasada, że jak starczyk przekwitnie, to pierwsze co wypuszczano w liść albo nawet tak, żeby dopiero później znowu zakwitnąć. Tak, dokładnie. Dobra, chyba tutaj jest ok. Nie ma szkodników. Oj, widzę, że nie ma tu pajęczynek, bo pamiętajcie, przędziorki można poznać po tym, że są takie malutkie pajęczynki. I takie biegające, malutkie, czerwonawe pajączki. Tego jeszcze nie robiłam chyba. Robiłam? Aha, czekaj, jeszcze tutaj tę końcówkę. Dobra. A jeszcze tutaj widzę, że kurz. No one nie były czyszczone, nie wiem ile, więc wiecie, skupiam się tutaj, żeby no, ale już... przynajmniej widać różnicę. No, no tak, dla potrzeb nauki. Przed i po. Tak, dobra. Poczekaj, no jeszcze raz, no. O, Kasia założyła skarpetkę. Założyłam skarpetkę, no idealny sposób, musimy to opatentować. Idealnie po prostu, ja mam pełno takich pojedynczych skarpetek i zobaczcie, chwytamy, tam psikamy sobie czymś, czy macie naturalny środek, czy właśnie taki lotion do storczyku specjalny i czyścicie. I tutaj jak macie paznokcie, to możecie wejść w tą rozetkę. Boski sposób. No i mięciutko, nie? Tak. Więc no i w końcu można coś zrobić z tymi skarpetkami. Nawet jeżeli nagle znajdzie po pół roku się druga, możesz wyprać. Wybierzesz ponownie i możesz cały czas używać do czyszczenia liści. Dobra. Roślin. Dobra, czy nawet do walki ze szkodnikami, bo czasami jak coś zaatakuje wełnowce na przykład, czy coś, to też sobie przygotujesz taki roztwór, czy jakiś gotowy preparat i tym można przecierać i oczyszczać wszystkie komarki. I zobaczcie, nie za dużo, ale myślę, że należy mu się po tych miesiącach mieszkania z moją córką. Okej, okay. Liście też możemy, więc jak zahaczymy, to okej. Okay. Tu jest jeszcze powietrzne i podłoże też spryskałam. Tak. Mhm. Dobra, i bierzemy następne. Tutaj ten ma ładne też powietrzne, czy ładne, jak na... takiego. W ogóle, że ma. No właśnie. Bo to jest szansa na to, że przeżyje. Tak. Dobra. Że jest tam jakieś życie. Tak. Jeszcze się tli. Bo tak samo jest z krzewami na zewnątrz. Jeżeli widzimy, że jakieś pędy są zielone, czy mają jeszcze ostatnie listki, no nie mówię, że teraz zimą, ale później, no to znaczy, że jeszcze jest szansa na to, że on przeżyje. To tak jak bukszpan, nie? Po ataku na przykład ćmeń. Tak. Czasem ma na przykład dwa listki, ale no niektórym się udaje. Dobra, psikamy. Dobra, zobaczymy. I teraz tak, tych, tak jak mówiłam, nie podlewamy, bo one niech sobie przeschną. Odkładam je. Ale tego, ponieważ mu się należy, to podlejemy. Bierzemy sobie miskę. I tak, są głównie dwa sposoby. Takie dwa najpopularniejsze sposoby. To jest albo przelewanie storczyka.
bo podlewamy storczyka raz na 2-3 tygodnie, w zależności od tego, jak uważacie. Jeśli macie sucho w mieszkaniu, to wiadomo, że to będzie trzeba więcej, częściej. Albo drugi sposób, moczenie. I ja generalnie preferuję to moczenie. Wiem, że właśnie przed tym kwitnieniem parę razy zdarzyło mi się właśnie moczyć z taką swoją gnojówką i wtedy on właśnie zakwitł, więc ja pójdę w ten sposób drugi, czyli przez moczenie. I mam przygotowaną... A chcesz jeszcze poznać mój sposób na podlewanie storczyków? Nie wiem, straż pożarną wzywasz. Co? Dobre. No. Nie, wiesz co, ja wstawiam, jak mam taki dzień na podlewanie roślin, to wstawiam niektóre rośliny do zlewu. No. Jak wiesz, no oczywiście jak mam pusty zlew i tak dalej, czy tam na przykład można do wanny na przykład. No. No ja wstawiam w kuchni do zlewu i po prostu je tam zalewam i zostawiam. Aha, no, oczywiście no. Bez podstawek, tylko same doniczki z kwiatem. I tam je zostawiam na kilka godzin i co przechodzę przez kuchnię albo do kuchni, to je po prostu jeszcze raz zlewam, nie? Aha. I tak co chwilę. I dopiero później, jak już tam ocieknie, to je wstawiam do podstawki i stawiam na parapet. No, no, super, dobra. Wiesz co, ja pamiętam też taką panią, która zawsze w piątki chyba oznaczała was na Instagramie i ona właśnie moczyła swoje storczyki. Tak, w gnojówce z bananów. Z bananów, no tak, właśnie. Zaraz powiemy, w czym możemy je moczyć, bo jednocześnie właśnie jak podlewamy storczyki, to możemy je też nawozić, to jest super. No i właśnie pamiętam tą panią i zawsze w piątki, pamiętam, tak. Albo co tydzień, albo co dwa tygodnie ona właśnie udostępniała. Zgadza się, ja to udostępniałam na Instagramie. No. Dobra, i ja dzisiaj, ponieważ już mam sprawdzony ten sposób, właśnie sięgnę po tą gnojówkę z czosnku. To po prostu polega na tym, że kroicie sobie czosnek, zalewacie gorącą wodą, nie taką wrzącą, bo chodzi o to, żeby on zachował jakieś swoje właściwości. Zalewacie, zostawiacie, aż to wystygnie, wiadomo. I potem ja właśnie wlewam sobie do miski, przecedzam przez sitko, wlewam sobie do miski i wkładam właśnie storczyki. Drugim sposobem może być gnojówka z właśnie skórek bananów. No widać po zdjęciach tej pani, tak. Że no to super u niej działa. I to w ogóle wiem, że mamy film. Na rośliny kwitnące ogólnie tak. Skórka z bananów jest no bardzo dobra, bo ma dużo potasu, więc ona wpływa na kwitnienie. Więc przede wszystkim do tych roślin kwitnących. No właśnie. O, i można też, to też dowiedziałam się właśnie jak robiłam ten research, że ta gnojówka z czosnku, ona świetnie działa na korzenie, więc ona najlepiej właśnie będzie się sprawdzała na jesień i na zimę. Wtedy, kiedy storczykom dajemy chwilę odpocząć. O, no to super. Bo storczyk też, to trzeba powiedzieć, że storczyk musi mieć taki okres po prostu, gdzie nie kwitnie, gdzie ma trochę zimniej, gdzie trochę rzadziej go podlejemy, gdzie ma trochę bardziej sucho, trudno, trochę zimniej i on wtedy musi odpocząć. On musi mieć taki okres i właśnie ten jesienno-zimowy okres jest idealny, żeby właśnie odpoczął, nie? Żeby nabrał siły przed kolejnym kwitnieniem i wtedy go też nawozimy mniej. Ale też właśnie spotkałam się z takim sposobem, że można zrobić właśnie ten roztwór z piwa. To też będzie super właśnie na okres jesienno-zimowy, bo drożdże zadziałają też dobrze na korzenie. I to ile stało? To twoja gnojówka, którą trzymasz w ręku? Wiesz co, no ja ją rano sparzyłam, nie? Ale ona może postać 2-3 dni. No tak też, żeby nie zaczęła pleśnieć, no bo to też bez sensu dać jakieś tam bakterie. I widzę, że jakby całe, znaczy pokroiłaś, ale po prostu, skórka od tego łupinka, tak zwane, dałam też łupinkę, nie? Widać coś tu? Tak. Okay. Dałam też łupinkę, dałam całość po prostu. Ważne też, żeby, to też było zaznaczane w wielu materiałach, żeby nie zgniatać tego czosnku, bo on po prostu puści nam sok i ten sok gdzieś zostanie na naczyniu, gdzieś tam na desce. A my go potrzebujemy, nie? Więc po prostu bierzemy go i na przykład kroimy, nie? Możemy drobniej, ja pokroiłam to tak w plasterki, to mi się sprawdziło, idę po sitko. No niektórzy też tak podlewają, że na przykład właśnie tak jak mówisz, nie? Stawiają po prostu pod prysznic. Albo do wanny. Stawiają do wanny, wow, jaki zapach. No, intensywny.
I właśnie o to chodzi, żeby po prostu nie, że raz podlejesz, tylko chodzi o to, że przejdziesz kilka razy, zlejesz tak. Właśnie tak porządnie, całe, tak. Bo ja robiłam tak, że nawet liście oblewałam. No, no. Że nawet, wiesz, brałam kubek i po prostu lałam całe na te liście, czy prosto z kranu, żeby po prostu całe było. I to się sprawdza, nie gniję tak, ci tak, nic. Tak, to mi się bardzo sprawdzało, no, bo właśnie pięknie kwitnie, nie? Później. Bo też na przykład niektórzy mówią, ja też widzę to, w zależności od tego, jaką macie wodę też, nie? Ja na przykład przefiltrowałam teraz, ale jeśli macie wodę twardą, to raczej taki sposób z właśnie zraszaniem liści prosto, taką wodą nieodstaną, nieprzegotowaną, no to mogą być plamy, nie? Więc wtedy potem musimy mocniej czyścić, jeżeli chcemy mieć czyste liście na przykład. Ale jeżeli macie miękką wodę, to spoko, to możecie tak zraszać. No ja tak naprawdę piję tą wodę z kranu, nie? Aha. Więc no, wiem, że ona jest dobra, bo mi nie zaszkodziła, więc bardziej rośliną nie powinno. Dobra, i wstawiamy go. Po prostu, według tej drugiej metody, stawiamy go, on nie musi mieć nie wiadomo ile wody, nie musi pływać tutaj. Ważne, żeby ta doniczka była trochę, o widać, że jest zanurzona, nie? Bo trochę puściło tak, tak. Ziemi. A powiedz, ile w takim razie powinna stać w takim... No wystarczy pół godziny. Aha. Wiadomo, okay. Jeżeli jest coś bardzo przesuszone, pojechaliśmy na wakacje, nie wiem, cokolwiek, jest gorąco, jest upał, no to wiadomo, możemy godzinę potrzymać, tak jak czujemy, nie? Po prostu potem patrzymy, czy tutaj jest wilgotno. To będzie widać przez tą przezroczystą doniczkę. No i tak sobie stoi. I ja mu dam 15 minut, bo on był trochę wilgotny, więc żeby też nie przesadzić, ale żeby jednak ten czosnek doszedł tam, nie? Do niego i żeby zadziałał antybakteryjnie, żeby to się tam nic nie zrobiło, nic nie zgniło dalej i ładnie zadbało o te korzenie. A potem jeszcze zadbamy o nawożenie dalsze na te tak, przerwy tutaj widzę, pomiędzy podlewaniami. Przygotowane takie fajne ampułeczki. Tak, tak. Zdecydowałam się, że wezmę sobie takie serum organiczne do storczyków. No to wygląda w ogóle jak gnojówka, nie? Tak, takie organiczne, tak. Właśnie na bazie jakichś naturalnych środków. Tak, także jak go wyjmę, to włożę od razu tą odżywkę. Też dowiedziałam się, że lepiej wkładać takie odżywki, jeżeli je stosujemy, to żeby wkładać ją do storczyka nieprzesuszonego. Czyli on musi być właśnie wilgotny. Aha, dlatego tak. Wstawimy ją od razu po podlewaniu i po przesadzaniu w taką lekko wilgotne podłoże, żeby po prostu on lepiej wchłaniał te składniki, które tutaj są zawarte. To jest fajne, ponieważ to się tak powoli ulatnia, nie? Tak. To nie, że podlejemy na raz i większość odejdzie z... Tak. Z wodą, czy tam do podstawka, tylko tutaj tylko ucinamy wierzchołek tego serum, wsadzamy do doniczki i to się pomału wchłania i ulatnia do gleby. Dobra, no to spróbujemy może. Zobaczymy, nie wiem, czy nożyczkami nie będziesz musiała, a nie. Czekaj, zobacz. I to tak po kropelce. Czekaj. Złamałam. O, teraz widać. Dobra, złamałam. Okay, przekręcam. A, po kropli. Widzisz? Tak, no jak włożymy, to wiadomo, że to tym bardziej będzie. Dobra. Będzie wolniej, nie? Dobra, i tu włożymy obok. Czekamy, aż wszystko zleci. Wiadomo, że no nie musimy do ostatniej kropli. Możemy szybciej postawić do doniczki, bo no też czytałam o tym, że te kilka kropli wody na podstawce właśnie tej doniczki, one po prostu spowodują, że to będzie parowało i będzie dawało dodatkową wilgotność temu storczykowi. I też taka ciekawostka, to co się dowiedziałam, że właśnie żeby zadbać o tą wilgotność, to albo nawilżacz powietrza, jeżeli chcecie zainwestować to w nawilżacz powietrza, albo po prostu najczęściej takim wybieranym przez nich pomieszczeniem dla storczyków jest kuchnia po prostu. Tam jest wysoka wilgotność. I to wszystko. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że te rady Wam się przydadzą. Naprawdę obejrzałam mnóstwo materiałów i no to są takie uniwersalne rzeczy. Zobaczymy, czy ten mi przebaczy. Po kilku miesiącach, jak wyglądają Twoje. Tak, zobaczymy. I będzie dowód. Będziemy patrzeć. To wszystko, do zobaczenia.